Kurde, to będzie niezłe. Kiedy będą te sprawdziany? Znaczy się egzaminy? Za tydzień, w następnym tygodniu, tak? Kurde, szkoda, że tu kalendarza nie mogę zobaczyć, tak jakby. O, siema Joske, nie chcę z tobą gadać teraz. Tutaj była biblioteka przecież, na tym piętrze. Tak, to w takim razie no wiadomo, co teraz pójdę porobić. Jednak chcę, kurde, ten, jak będziemy mieć dobre stopnie, to od Dojimy dostaniemy kasy trochę. Zawsze coś. Fajnie by było, jakby udało mi się zmaksować te social staty i szybko i bezboleśnie. Ech, kurde. Niech to szlak. No trudno. Co teraz? An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover. And all cash inside was stolen. Ja bym, kurde, jakby jakiś, kurde, bankomat został zniszczony koło mnie, to ja bym brał te pieniądze też i bym spierdalał. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. No, no nieźle. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... To się nazywa dobra akcja, nie? Wiem. Niech zgadnę, te nasze plany zostaną anulowane. Hello, Dad? Yeah, I'm okay. Już właśnie to widzę. Okej. He can't take those days off. Ach, kurwa. Mom. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. Okej, w porządku. Ja pierdolę, no to czemu nikt inny nie może tego zrobić? Adachi, kurde, do cholery jasnej, przydaj się na coś. Biedna Nanako. Świetnie, kurde. Nanako wróciła do jej pokoju. Następny poniedziałek zaczynają się egzaminy. Pouczysz się? Nie mam innego, kurde, wyjścia. Oh my fucking god, będzie zjebanie. Ale cóż, myślę, że napiszę te egzaminy i... A, co takiego? Chwila, chwila, co? Ej, no kurde, no, nie przeczytałem, co to jest! Fuck this. Tak, i nagle zniknęło z lodówki, nie? Magia. Taka sama magia jak, kurde, przy tłumaczeniu, jak dostaję pieniądze. W sumie może uda mi się dostać ten trzeci level wiedzy. Nie jestem tego pewien, ale możemy spróbować. W ten sposób na 100% dostanę kieszonkowe. Ciekawe, ile dostanę, nie pamiętam nawet. Czy w ogóle dostawałem? Przynajmniej za te pierwsze egzaminy. Ta. Kurde, bardzo, bardzo przydatne. Co powinienem teraz zrobić? Tak, tak, wiem. Royal Constitution Day.
Myślę, że nie, raczej socjalinkować nie będę na razie. A nie, moment. Czy na tym pudełku pisze Marii? Hej! Nanako patrzy, ogląda telewizor jak zwykle. O! Wygląda na to, że ktoś przylasł. To Luigi! Oh, cool! You're home. Hey, if you're free today, wanna go somewhere? Yukiko's coming too. How about you, Nanako-chan? Wanna come? W sumie lepsze jest to niż oglądanie TV cały dzień. Wolałbyś oglądać TV? I'll go. Spoko. All right, then here we go. Let's go, motherfucker! Zdecydowałeś się wziąć ze sobą Nanako z czyjej innymi. Nie zwracaj uwagi na Yosuke, on gada bzdury. Jeszcze cię spaczy. Chociaż nie, Yosuke może nie, to bardziej Teddy. June's Food Court. Spotkałeś się z Yosukem, który był... który przyszedł, i Yukiko, która skończyła jej pracę w karczmie. W zajeździe raczej. Tak gadamy, że aż nie ma dialogu. Why'd you bring poor Nanako-chan to a place like this on Golden Week? Bo chciała. Where else is there to go? I love Junes. Zaśpiewaj dla wszystkich. Nanako-chan. Pokaż, jaką jesteś zarąbistą śpiewaczką, piosenkarką raczej. But we're supposed to go on a real trip somewhere. We were going to make boxed lunches. Wow, you can make boxed lunches, Nanako-chan? Raczej ona ich zrobić nie może, ale jakieś tabletki powrzucać może. Oh, so you're the family cook. Pretty impressive, big bro. Przestań. Big bro. Wow, you can cook? Well, you do seem to be great with your hands. Po pierwsze, dobrze wiesz, że umiem gotować, bo żarłem z tobą aromatic pork coś tam. A po drugie, jesteś zbereźny. I'm a pretty good cook too, you know. Prawdopodobnie. Well, if you'd asked, I would have whipped up some boxed lunches as easy as pie. Yeah. Let me think about no. Yosuke, ale ty jesteś. You think I can't cook? Well, let's have a cook-off and see for ourselves. Jesteś pewna? Chcesz przegrać? My my, doth the lady protest too much? And hey, I never said I cooked. But I have this weird feeling, like I'd win anyway. Ha. I can understand that. What the? Yukiko? Widać, ona też jest przeciwko tobie. Nanako-chan can be our judge. I bet we'll make something that ranks up there with your mom's cooking, Nanako-chan. I don't have a mom. She died in an accident. Brawo, Yosuke, zjebałeś. Hey, Yosuke. I see. Sorry. I didn't know. Zaraz, chyba coś słyszałem. Moment. Chodź tu! Gdzie żeś był? Już prawie kończę let's play, a ty co? Gdzie byłeś? Z kolegą gadałeś? No? Jak lubi, jak się go drapie po pleckach. No. Poczekaj, Reksiu. Jeszcze z 20 minutek, dobra? Czy nie możesz czekać do jasnej ciasnej? Reksiu. I za niedługo będę miała drugiego tatę z takim samym krawatem. And now I have a brother too. And I'm having a lot of fun today. I love Junes. A Reksio, love, jak ja go drapię po grzbiecie. Nie, Reksiu.
play with you anytime you want, Nanako Channel. Nanako Channel się mówi, jak Midnight Channel. Yeah, we should hang out more often. Come on, Nanako-chan. Let's go get a soda. Jak lubi, o! Okay. Hechu. No, czysty jesteś. She's a strong girl. No, już ma za parę trupów na koncie, więc... Jeszcze po brzuszku, jak lubi, Nóżka! Gdzie jest nóżka, no? O, Reksiu! Tylko może lepiej zejść, bo tutaj jeszcze cię przyjadę niechcący, nie? Dobra, chyba zaraz będę musiał niestety kończyć Elpa, bo Reksiu się tego domaga. Tak! Duży dwuręczny miecz. Poproszę. Nanako się do ciebie uśmiecha. Czujesz lekką więź między tobą i Nanako. Au! Tak, Nanako jest social linkiem w tej grze. Arcana Justice. Tak więc no. Będziemy mieli co levelować na razie. Tak jest. Come on, bitch! Wanna share some takoyaki? Jakie tako sraki? Nie wiem, co to jest. Ale dobra. Lepiej niech z twojej kieszeni to pójdzie. Dobrze się bawiłeś z Nanako i z twoimi przyjaciółmi. Chociaż... A nie, dobra, Reksio poszedł spać, to... Dobra, mogę jeszcze trochę posiedzieć. Przynajmniej do egzaminów, do jasnej ciasnej. Dzisiaj było fajnie, ha? Tak, dobrze, że nikogo nie zabiłaś. Nikt nie łapie cię za oko. Save setak dla jaj. Lubię często zapisywać, pewnie zauważyliście. Taki już jestem. Save successful. Chwila, moment. Ile już gram? Teraz 2,5 godziny na 100% jest. A, no, sorry. Znów mi się odbiło. Tak czy owak, trzeba iść, kurde, wchłaniać wiedzę jak gąbka wodę. Albo jak gąbka lawę. Co raczej gąbka nie wchłania lawy, tylko lawa wchłania ją. Co kurwa ja mówię? No nie, to ma sens, nie? To co mówię, ale... Czemu ja to mówię? Nie mam nic innego do powiedzenia, całe szczęście, na pewno raczej chciałem powiedzieć. Dzisiaj jest Nature Day, więc nie ma dzisiaj szkoły. Zastanawiasz się, kiedy znów będzie padać. Co powinieneś dzisiaj zrobić? Głupie pytanie, ja wiem, co mam dzisiaj robić. Potłumaczmy teraz trochę. Dobra, jest event. Tako. Nie możesz zrozumieć tego. Dobra, skip it. Tekstury tych książek są... O, super! Chciałem powiedzieć, tekstury tych książek są dziwne. Rozmyte bardzo. To ja się nie dziwię, że nie mogę, kurde, rozumieć tego, co czytam. Oh, you came down! Nie jestem downem. Dobra. A save'nę jeszcze raz, czemu nie? Muszę ograniczyć, kurde, save'owanie co 5 sekund. Nie wiem czemu, jakąś paranoję na ten temat mam. Ale dobra, to w takim razie. Ile mam kasy? 20 tysięcy? Prawie. No, 17 tysięcy. Dobra, zróbmy to. Tak, nie mam innego wyjścia. Muszę się, kurde, siedzieć nad książkami. Gówno mi to dało, ale dobra.
Dzisiaj też potłumaczę i posiedzę przed książkami w takim razie, chyba że ktoś do mnie zadzwoni. Nie masz dzisiaj planów. Chcesz pójść tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś. Najpierw. June's Grocery Department. Idziesz do June's Grocery Department. Nie, kurde, ja mam inne rzeczy do roboty. O, kurwa. Marnowanie czasu. Ładne tekstury produktów. June's jak zwykle mnie zaskakuje. Nie ma niczego, czego naprawdę potrzebujesz. Kup coś do żarcia. Tater Longs zdecydowałeś się kupić. Nie wydałeś za to kasy. Chyba. O nie. Nie ma nikogo w okolicy. Czemu, kurde, byłem tak głupi, żeby pójść do creepy świątyni? Zakurzona świątynia nie jest zbyt dobrze wysprzątana. Zdecydowałeś się iść do domu. Czujesz, że ktoś cię obserwuje. O nie! To lisek chytrusek! Nie bij. Tajemniczy lis przed tobą się pojawił. Czy on żyje w tej świątyni? Lis na ciebie się patrzy. Widzisz Emę w jego ustach. Tajemniczy lis podaje ci to do ręki. Proszę pomóż nogom dziadka, żeby się polepszyły, Kate'a. Emma ma na sobie zapisane czyjeś życzenie. Dlaczego lis ci to dał? Przy bliskiemu zbadaniu zauważyłeś liść, który jest z tyłu Emy. Nie rozpoznajesz tego liścia w żadnych lokalnych w żadnej lokalnej florze. Czy to także jest praca tajemniczego lisa? Kurde, nie dotykaj tego. O, niecodziennie widzi się młodzików jak ty tutaj. Nikt tutaj nie mieszka w tej szrajnie. Przychodzę tutaj, żeby ją wyczyścić od czasu do czasu, ale ostatnio moje nogi są takie bolesne, że po prostu nie mogę tego robić. Mały skurwysynu, rób to za mnie. Kiedy ja byłem młody, było tylko 150 Pokemonów do złapania. A teraz co? Pierdyliard! Próbowałem doprowadzić to miejsce do porządku, ale po prostu nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby to zrobić. Cóż, myślę, że przy okazji się pomodlę. Jeżeli moje nogi się nie wyleczą, nie będę mógł robić nic w świątyni. To i nie będę mógł składać wizyt dla Kate'y. Jest moim wnukiem, wiesz? Zastanawiasz się, czy to ten sam Kate'a, który napisał coś tam na Emie. Proszę pomóż dziadkowi, nogowym dziadka się polepszyć. Co ty masz w tej ręce? Czy to może być? Dawaj mi to, mały skurwysynu. Ten liść, to jest to. Kiedyś moja babcia zawsze używała takiego liścia, który jest ma taki kształt, że to jest najlepszy... To jest najlepszy... Najlepsze lekarstwo na bolące, cokolwiek. O, co za wspomnienia. Przy okazji, jak dostałeś to w swoje ręce? Nie sądzę, że możesz znaleźć to już w górach. Proszę, młody człowieku, czy możesz mi go dać? Pewnie, czemu nie? Użyję na tobie ostrego liścia. O, to jest to. Pozwól, że to teraz zobaczę. Stary człowiek przyłożył liść do jego nogi. O, czuję to!
To działa! Niewiarygodne! Już nie, mnie nie boli! Po prostu ból znikł! Jestem Super Saiyanem! Czemu czuję się lepiej niż kiedykolwiek... kiedykolwiek? Naprawdę mi pomogłeś, młody człowieku. Pozwól, że dam ci te zaczarowane fasolki w podzięce. Jestem taki wdzięczny, teraz mogę złożyć wizytę mojemu wnukowi. Lepiej zapłacę za to dla świątyni, ponieważ no, jest zajebiście. Patrzysz na niesamowite rezultaty. Nie tylko wyleczyło jego ból, ale także odnowiło jego witalność. HP i SP. Lis patrzy na ciebie i jest zadowolony. Wygląda na to, że rozumie, że te całe... to co ludzie chcą, kurde. No i patrzy na pudełko i jest zadowolony. Rozumie, że dostał ofiarę. Ponieważ pewnie dostałeś to całą MM z liściem właśnie dlatego. Ten list potrzebuje kasy na PlayStation 4. Yif! Spierdalaj! Wygląda na to, że cię lubi! Nie! Ma bardzo dużo tych samych liściów, które dał dla starego człowieka. Wygląda na to, że ma ich bardzo dużo z leczącymi, bo mają leczące moce. Yif! Lis na ciebie patrzy. Czy jest coś, czego od ciebie chce? To jest bardzo dziwne spotkanie i lis pokazuje ci garstkę liści. Wygląda na to, że... Kurwa mać! Za dużo Discorda. Tak więc no, to też jest social link. Kurde, z Liskiem Chytruskiem, którym lubi mówić if. Tak więc no, zaraz powiem mniej więcej, na czym on polega. Wow, 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 dobra. Gdzie on znajduje takie zarąbiste liście? Myślisz, jak to powinno być pożyteczne dla nas podczas eksploracji tamtego miejsca? Yif. Czy on rozumie twoje myśli? Ja nie rozumiem, ja chyba rozumiem też jego i to mi się nie podoba. I chcę zaoferować swoje serwisy za pewną cenę. Yif. Nie kurde, nie chcę takich serwisów. Dość, wynocha. To było naprawdę bardzo, bardzo dziwne spotkanie. No fucking shit, Sherlock. Kurwa. Dobra. A, to jeszcze nie koniec, chwila. Robi się późno. Zdecydowałeś się iść do domu. Już nigdy więcej nie wrócę do tego miejsca. Nanako, nawet nie wiesz. Nanako, nie zbliżaj się do świątyni. Tam jest lis pedofil. The alleged thief is Pomena Sushin, a 26-year-old former employee of the company, which reported the stolen. Jeżeli ja bym się nazywał Pomena Sushin, to też bym, kurde, ukradł pieniądze. According to the police investigation, Pomena Sushin was... I'm home. Hello. Ugh. How many days is he gonna call in sick? These rookies lately sure are... Kopniak w jaja, pist! Nanako, I'm sorry I broke my promise again. Widzę torbę z Junes. Oh, my big
Yay! I see. Thanks. Oh, that's a Juness bag. What's in it? Jesteś bardzo spostrzegawcza. Good eye. Well, today's children's day. Nie, Dzień Dziecka jest 1 czerwca, ale hej, dobrze mieć, kurde, dwa razy Dni Dziecka, nie? Dostawać pieniądze i inne prezenty. So I brought you a present. Yay! Yay! Czy to pizza? Ale ze mnie debil! Nie rozróżniam koszulki od pizzy. It took me a while to decide what to get you. You like it? Wow, there's a picture on the front. That's so funny. Yay! I got you one too. Not that you're still a child or anything, but fair is fair. Pizza! Nie, kurwa, kąpielówki. Kąpielówki z dziwnym designem. Thank you! Don't mention it. I thought you might need one soon. Sam nie wiem. Well then, let's eat. Mam zjeść moje kąpielówki? Okay. Koszulka na Nako wygląda bardziej apetycznie, szczerze mówiąc. Spędziłeś bardzo miły wieczór z Dojimami. Ej, nic nie wcisnąłem i już, kurde, ten... się ściemniło wszystko. Dobra, zobaczmy. Moja koszulka ma dziobaka na niej, czy to nie jest zabawne? Tak, bardzo, uśmiałem się. Ocean jest dość daleko, ale rzeka jest zaraz, jest w naszym mieście. Na pewno kiedyś się w niej wykąpiesz w tym roku, czyż nie? To w takim razie miej te kąpielówki na sobie. W końcu będę mógł się wykąpać. Dawno tego nie robiłem. Dobra, zobaczmy. Nic nie łapie cię za oko. Dobra, która już godzina trzecia dochodzi, to niestety będę musiał już kończyć. Okej, save. Ale kurde, jakaś taka 3-godzinna sesja będzie mniej więcej, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, zaraz zobaczymy. Prawie. Prawie. A tak czy owak, muszę już kończyć niestety. Tak więc no. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ta sesja była bardzo owocna, dostaliśmy nową członkinię. Która nas prawie nie zabiła, ale dobra. Mamy trochę kasy, myślę, że będzie git. Muszę się zaopatrzyć w nowe itemki, szczerze mówiąc. Ta psoda właśnie, o tym nie mogę zapomnieć. Kurwa, mam nadzieję, że nie zapomnę. Tak czy owak, no. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zrobię wam magiczną sztuczkę. Nikt nie umie robić tego, co ja. Michael Jackson by, kurde, się... Gdyby żył, to by, no, był zazdrosny. Po co komu moonwalk, jak mogę, kurde, się obracać w ten sposób? O! To jest, kurde, nowość. Będzie kiedyś szałem. Wśród młodych ludzi. Już jest, kurde. Dobra. A Dojima tylko się popatrzył, co on, kurde, wyprawia. Dobra. W takim razie, no, wielkie dzięki za waszą uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnej sesji. Wydaje mi się, że to będzie albo 11, albo 12 odcinek chyba? Czy nie? Czekaj, nie 12. 15 albo 16 raczej. Zerknę tylko, dobra? Bo nie chciałbym się mylić, że zaraz ktoś w komentarzach mi napisze: nie! To przecież 16 odcinek! Co, ty w tytule nie widzisz? Nie, kurde, nie widzę, bo... Bo jak, kurde, to nagrywam wcześniej, a później przesyłam, nie? Jak mogę zobaczyć, który to będzie odcinek z dokładnością? O, to może być nawet 17 albo 18, o.
No, proszę bardzo. Wymieniłem kilka numerów, a na pewno to nie będzie żaden z tych odcinków. Tak czy siak, no. Ja już będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej, bo będzie więcej. Cześć!